Dzień dobry, drodzy Państwo, Track Parking, Calais. Dokumenty jak zwykle się nie zgadzają, więc czekamy. A dziś przychodzę do Was z pytaniem, czy lubicie nietypowe połączenia? Co to znaczy? Ostatnio robiłam hamburgera i zmiksowałam awokado z borówkami i z tego zrobiłam taki fajny sos, przyprawiłam to solą i pieprzem i dałam do burgera i po prostu to był strzał w dziesiątkę. Albo uwielbiam połączenie słonego i słodkiego, na przykład chipsy maczać w lodach, słodkich lodach, czekoladowych, waniliowych, nie ma znaczenia, ale uwielbiam chipsy z lodami. Albo uwielbiam słone mięso, ale słodkie, różnego rodzaju powidła, różnego rodzaju, na to się tak fajnie mówi, rodzaju konfitury i tak dalej do mięs, uwielbiam. Uwielbiam nietypowe połączenia, ale tego połączenia trochę się bałam i nie ukrywam, że za 2-3 miesiące ze mną jeździło i bałam się to spróbować, bo to jest bardzo ciekawy smak napoju Y-Food, czyli lemon bazylia, cytryna bazylia i mówię, kurczę, no nie, wolę te sprawdzone i cały czas piłam sobie te sprawdzone, czekoladki, nie czekoladki, a swoją drogą, co to jest Y-Food, bo bardzo dużo znowu nowych subskrybentów doszło, także serdecznie Was pozdrawiam i dziękuję, że jesteście. A Y-Food to zbilansowany zamiennik posiłku, czyli jeżeli nam się nie chce gotować, nie mamy czasu, spieszy nam się albo po prostu jesteśmy leniwi, to sobie chwytamy za buteleczkę Y-Fooda, 500 kalorii, dziękuję bardzo, do widzenia i syci to nas na 3, 4, 5 godzin. No i Y-Food wprowadził nowy smak, lemon bazylia i tak jeździło, jeździło, ale dzisiaj stwierdziłam, że dobra, spróbuję sobie. I powiem Wam, sztos! Naprawdę bardzo smaczne jest. To jest coś jak połączenie jogurtu z cytryną, z bazylią, ale naprawdę bardzo dobre. Kwaskowe takie mi podpasowało. Zresztą mi bardzo dużo różnych dziwnych smaków podpasowuje, ale polecam Wam, serdecznie Wam polecam, bardzo dobre. I oczywiście pamiętajcie, że z kodem oczyma YouTube macie 10% rabatu na wszystkie produkty Y-Food. Link do produktów i kod promocyjny rabatowy znajdziecie w opisie filmu i w przypiętym komentarzu. Także zdróweczko, drodzy Państwo, cytryna bazylia poleca się. I módlmy się, żeby zaraz ogarnęli. Żeby zaraz ogarnęli te papiery i żebyśmy mogli się w końcu przeprawić, bo już serio, tej trasy mamy serdecznie dość. Dobra, prawdopodobnie, podobno, mamy dokumenty, jedziemy, próba numer jeden na kontrol, mam nadzieję, że na próbie numer jeden się skończy, jakoś tak dziwnie mi się siedzi za tym kierownicą. Tak więc no, jedziemy, zobaczymy, mamy przysłany GMR, MRN mieliśmy już wcześniej, także aby poszło wszystko sprawnie, szybko, bezboleśnie i będziemy w Anglii za jakąś godzinkę. A co ty robisz? No bo jedzie. Muszę się na jego pazbić. W Szkaniu? I w ogóle jaką mieliśmy pogodę w nocy, jak grad napierdzielał, to fajnie, nie macie pojęcia. Fajnie miło się śpi, jak tak sobie deszczyk lekko puka o kabinę. Tak, jak deszczyk lekko puka o kabinę, to jest fajnie spać, przyjemnie, ale ten grad, ja byłam przerażona, jak to zaczęło dawać po prostu w ten szyberdach. W ogóle jak się kąpaliśmy, nie? Jakie też były te takie napady, takie ulewy, 2 czy 3 razy. To, to nie ulewa, to wszystko grady były właśnie, dlatego tak słychać było potężnie. Jeżu, pan 2 razy pyknął na 2 kody i odbiło. I nie ma problemu, czuję się jakby mi się co najmniej przemyt udał. A już myślałem, że pojedziemy potowarzyszyć FedExowi na stanowisku numer 4. Sorry kolego, postoisz sam. Nic. Dojechaliśmy cało i zdrowo, według TomTom'a jeszcze jesteśmy we Francji, ale to nieważne. Ważne jest, że stoimy, czekamy. Jakiś kierowca chyba pomylił się, nie do tego autobusu wsiadł, co mam trzeba. Mam nadzieję, że nie do tego autobusu. Nie no, do tego autobusu to nie, no bo stoimy, czekamy, bo był znowu ten zjazd, nie? I pewnie przegapił swoje auto. No. Ale już chyba ruszamy. Ale już je odnalazł. Ciasno to robią. Widzicie?
tragedia. Krokiet z sosem byby kół dla Andzi. A tutaj są moje dwa, zaraz sobie podgrzeję. Zmiana na serwisie angielskim, brytyjskim, wielkobrytańskim. Smacznego. Taka sytuacja. Myślałem, że jak orbital Londynu poszedł fajnie, bezkorkowo, to dalej też będzie fajnie. A tutaj proszę bardzo, zobaczcie. Jedna wielka masakra. Otworzyła nam się plandeka, bo się klamra otworzyła, w sensie rączka do naciągania. Andzia włączyła awaryjki i jedzie powoli. A tu jest zjazd, tylko pytanie, czy z tego zjazdu później będzie wyjazd. Nie wiem. Dobra, moi drodzy, dzwonimy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Firma ogólnie, no chyba pracuje. Zaraz się dowiemy. Andzia popija yerbę. Dobry znak. Laban się otworzy. Ale co on powiedział? No, że do shipping office mamy się zgłosić. My friend powiedział. No. Widzisz, jestem jego friend. Możesz pokazać tam. No to pokazuję, no, jako firma. Ogólnie na tej ulicy jest tylko ten magazyn. I konie, jak my jedziemy, to ja... Ja coś wam powiem. Mandzia zobaczyła, bo nie widziała koni. Jak zobaczyła konie, to się zatrzymała. Ale burdel. O, ja pierdzielę, no. Czekaj, zgaszę ci światło, żebyś cokolwiek widziała. Tam patrz, ja tu patrzę. Wyciągnij się tylko do krawężnika i będzie dobrze. Jest okej. No. Także proszę bardzo, bajzel jak 150. Ale my friends są pozytywnie nastawieni, więc... będzie bajzel, ale... Oni zawsze my friend, mate. O, dupki! Hello, my friend. Uj, o, jak leci! Dobra, tu się zatrzymaj. Ty, leci kurwa razem ze mną, nie? Powiedziałeś tu? No, bo zobaczyłaś dupki. Ja powiedziałem, tu się zatrzymaj, no i się nie dogadaliśmy. Oj, tutaj się zatrzymaj. Idę do shipping of. Jakie fajne te białe dupeczki są i tam tyle ich się gania. Ja napiszę, ty sam opowie sobie. Ale Jezu, napiszę, bo muszę teraz napisać SMS-a, że jesteśmy zameldowani i czy mają coś dla nas, czy se w chuja lecą. Tak napisać? Zameldowani, czekamy na... Rozładunek, jaki plan? Rozładunek, jaki plan? Jest coś? Czy lecicie? Chuja. Nie, no dobra, usługą. Przekręć zapłon, podaj mi wiszny. Za dużo już tych informacji. 711. 711, 101. Dalmatyńczyków. 101 dalmatyńczyków? Nie, 101 dupków tam biały. Sama jesteś jak ta moja dupka biała. Twoja dupka biała? A solarium dawno nie byłam. To właśnie powiedział pan, że mamy się na środku ustawić i będzie z dwóch stron rozładunek. Fucking shit. Fuck you, fucking bitch. Fucking. Hello. Dobra, wyłączę, bo kurde... Ślepa jestem przez was. A nie, dobra, może nie jest tak źle jeszcze. Tu widzę, o, będzie dobrze. I teraz cofniemy. Stary jest daleko, bo nie mam dobrego ubezpieczenia na niego wykupionego. No. Myślę, że będzie tak spoko. Idę rozdupiać plandek. Yeah.
Christmas just friends, increasing my strength, when I remember myself. Life can be hard, but it's what we do. Take it to the top. Yeah, yeah, yeah. Baterii. Dobra, jesteśmy rozładowani. Czyli znakiem tego, że się już dawno rozładowała. Walczymy z tym. 23% było... Dobra, drodzy moi, jesteśmy rozładowani. Spoko firma, mili, sympatyczni ludzie. Przybył nam jeden nowy subskrybent, co najmniej na YouTubie. No, także jesteśmy tutaj rozładowani. Zaraz będę nawigację ustawiał, bo gdzieś jedziemy, gdzieś koło Liverpoolu się ładować i później z tym do Niemiec. Zaraz zobaczę, co dokładnie dzieje, jak. Andzie, już proszę bardzo, już jej się dziurki w dupci gotują, bo tam koniki przecież są i ona już idzie. Chodźcie ze mną. Tam jest firma, w której żeśmy się rozładowali, a tu sobie żeśmy na chwilę wcofali. Równie dobrze pauzę można byłoby tu stać. No, ale stanęliśmy tylko na chwilę, żeby ustawić tą nawigację. Zobaczyć, gdzie to, jak to tam i ustanowić, gdzie mamy na pauzę stanąć. Proszę mi tu przyświecić. Aha. Idziesz do mnie? No chodź. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie chcę ciebie oślepić. O, ciotu? Ciotu? O matko. Dobłe? O, jakie dobłe. Jakie dobłe. No i co? No i co? Jakie fajne konicko. No chodź. No i co? Jusiu, a jej kolega? No chodź. No chodź, tobie też, dla ciebie też mam. Proszę. Masz. Nie goń. Nie goń go. No. No jaka fajna mordeczka. Ale cię wam przekupiłam, prawda? Przekupiłam. No tak, ja wiem, gdzie drapać. No. Ja mu daj zjeść. Ty już dostałeś tam, a pozbierałeś tam, co leżało na ziemi? Co? Za chrapkami ruszasz, czyli dobrze, tak? No. O kurde. No co? Gdzieś? Cześć, Pysiu. No, cześć, Pysiu. No. Proszę się nie gonić. O, a tam jeszcze jest jeden. Przyszedł. Co? Co, Pysiu? Tamten patrzy z daleka. W szoku. Kto w nocy was nawiedza, nie? O, kolejne idą. Kurwa, za mało jabłek wzięłam. Tylko dwa. A tu taka ekipa się zbiera. Ale czad. Nie, nie będę kombinować, wiecie?
idę do kabiny, bo zaraz będziemy jechać, ale muszę tylko zobaczyć, jakie wy jesteście. Kolorki, w sensie, jakie macie. Ten tutaj, co idzie, widzę ładny. Niucha. Dobra, spierdzielam, bo jaki śliczny jesteś. Cześć. Cześć, mordeczko. No śliczny. No śliczny. No? Czujesz? O Jezus. Ty jesteś ślepy. Nie bój się. Widzę, że węchem sprawdzasz. Oczy ma. Nie ma, w sensie nie widzi chyba. Tak, jestem już pewna, że nie widzi. O, jakie fajne konisko. Dobra, nie zawracam was. Wam gitary. Miło było poznać. Pa, pa. Dobranoc. No nie. I kontrol. Pierwsza w życiu kontrol, jeśli chodzi o Anglię. Miejmy nadzieję, że będzie ok. My nie mamy czasu. No nie mamy. Jesteśmy w jakimś... w jakiejś hali. I szczytują nam tacho. Jak myślisz, ile mandatu będzie? Nie będzie? Nie mamy grubych przekroczeń teraz ostatnio. Nie mamy? Mhm. Ja nie wiem, kurwa, czy my mamy, czy nie, tak szczerze powiem. Nie. Czy gdzieś się zdarzyło nam nie dojechać na parking, nie wiem, 5, 10 minut, czy 15. Bo takie coś nawet nie dadzą mandatu. Może by się nie zdziwił, ale... No, no bardzo miły pan jest. No miły, miły. I jestem szczęśliwa! Bo pan niczego nie znalazł złego. Powiedział, że jeden mały problem. Powiedział, że tam jeden malutki problem jest, nie wiem w czym, bo nie powiedział w czym. Ale powiedział, że jest malutki i w sumie, że nie szkoda. Taki problem to nie problem. Że taki problem to nie problem, więc nie wiem, ale cieszę się, że nie problem. Jezus Maria. No, tutaj są te. Co to jest? No, jakby chcieli chyba hamulce sprawdzać. Aha. Malutko. Nie mogę tu zostać, co mi paliwa nie zdoją. Nie zdoją tu paliwa? No, bo... no, wiecie jak jest w Anglii. Kurczę, gdzie się nie stanie, tam doją. Tam są. Normalnie protokolik. Damian Kalasiński. A dlaczego dwa razy na ciebie? A nie, u góry też jestem. Dobra, dobra. Właśnie nie wiem jak twoją kartę szczytywał, więc... Jak? No twoją tylko wziął. Moją tylko? Bo on powiedział, że weźmie jedną, bo to szybciej, nie? Aha. Czytał tacho i jedną kartę miał. We collect, use and store your personal data so that we can process. Wszystko fajnie. Zajebisz? Żyjemy, nie płacimy. Kurwa, Niko, żyjemy. Dzień dobry drodzy Państwo, jesteśmy na załadunku, jesteśmy zameldowani. Taki blok amelinowy będziemy ładować, jak tam widać, kolejka jest. Zaraz tam podjadę, ustawię się w kolejkę. Tutaj śniadanko w międzyczasie się poczyni. Warzywka, jajeczko, chlebuś i mini kiełbaski śląskie, taka sytuacja. Ogólnie typowo angielska pogoda, leje. Teraz troszeczkę przystało na szczęście, ale tutaj jak jechaliśmy na załadunek, to lało, także masakra. Buty miałem na schodku, to oczywiście Skania mi je wyprała, bo dbała o to, żeby miał buty czyste. Bardzo fajnie. Taki smart track, można powiedzieć. I śniadanko, kiełbaski, sałatka, jajeczko i chleb. Żebyście nie myśleli, że my tylko stal wozimy. Aluminium też się zdarza. Sprzedam. 23,5 tony. Amelinium to jest? No, blok amelinowy, no.
taka tam szkapka. Ciutkę krzywo dał, ale nieważne. A no widzisz, udało się, kurczę, cały czas powtarzamy Europa mała. Trzymaj się, powodzenia. To z przeciwnej strony chyba. Nie będę tutaj świecić. No nie będę tutaj świecić. No ale no, my jeszcze stoimy, to ci zaświeciło. Bo no jesteśmy w kolejce do clenia się. Dzisiaj niestety ja. A ja jestem ostatnio antyspołeczna i nie chcę z ludźmi grać, gadać. Nawet się wysłowić nie potrafię. No, ale damy radę, damy radę. Odsunimy się i pojedziemy. Przeprawimy się, wykąpiemy się na Calais. Dolejemy paliwa i AdBlue. Dolejemy paliwa i AdBlue, tak, tak. I jeszcze 400 km będzie do zrobienia. 450? Tak, gdzieś. No, gdzieś tak. Open lane. Tak, to open lane to chyba nie zawsze się pokrywa z tym, co jest faktycznie. Jak chciałeś, tak mało. Się obierze kolejniczkę. Kolejny wyjeżdża. Jezus, to ja. Ale oni mnie wkurwiają tak samo jak na tych Amazonach angielskich. Dobra, cofaj. Bliżej? No już, dobra, musisz się wyrównać. Tak na prostego grobura, żeby jak? Stała. A, tak. Jesteś w linii, wyrównaj. Zarąbiście. Wyrównaj, tylko zostaw i tak cofaj, bo idealnie w linii jest. Wolutko teraz. Zarąbiście. No jestem w linii, kurwa, gdzie to są linie? Na przodzie masz kawałek linii. O. Dobra, moi drodzy, mamy papiery. Cicho tam panowie na radiu. Ile jest? 10 minut akcja? No, gdzieś tak.
Ale jest problem, który ostatnio mieliśmy, znaczy ostatnio. Pamiętacie? Pamiętacie, nie? Co żeśmy krążyli 5 razy w tom i z powrotem na pociąg, bo GMR się nie zgadzał. Co się okazało, był błąd w dokumentach i zamiast PO było P0. To teraz jest gorzej. To teraz jest gorzej, bo zamiast KG13 jest K613. Nie wiem, zadzwoniłem od razu do spedytora, bo oczywiście powiedziałem tam w biurze, już mając nauczkę, że jest błąd. To oczywiście mi powiedzieli panowie, którym się już pracować nie chce, że nie, jest ok. Ja mówię, nie, jest ok. Że ostatnio, mówię, miałem błąd, że MSPO było P0 i nie mogłem wyjechać, nie mogłem na Eurotunel wjechać. Gościu twierdzi, że jest ok. Bo jeżeli chcę zmieniać papiery, mówi, to jest mój wybór, ale jeżeli chcę zmieniać papiery, to trzeba będzie nowy LRN wyrabiać, czyli taki numer, na który nasz spedytor dzisiaj czekał 3 godziny. Bo to gdzieś tam, nie wiem, gdzie to tam się zgłasza, no wiecie, papierologia. W każdym bądź razie, no dobra, zadzwoniłem do spedycji, powiedziałem, jaka sytuacja. Niby parę razy już tak było, że jechało się i było ok. No nie wiem, zobaczymy, bo w sumie GMR też żeśmy dostali dużo wcześniej. Więc może się uda. Trzymajcie kciuki. Moi drodzy, tam jest rentgen. A skoro jest rentgen, czyli udało się przejechać. Wszystko jest ok. Jakim cudem? No, mówię, to pewnie dlatego, że GMR był wyrobiony wcześniej na nasze dobre numery auta, bo wtedy, co mieliśmy problem, to GMR był wyrabiany na podstawie złych numerów auta z T1. A tu się udało. Ale ogólnie kibel jest straszny do pociągu, masakra. 2 godziny niby podróż, to ogólnie to wszystko zajmie. Mam nadzieję, że nie będzie zamknięty parking, że się wykąpiemy. Dobra, moi drodzy, zaczynamy pauzę. Godzina 4:40, 20 km do rozładunku. Myszkin, proszę bardzo, niuchający, co się dzieje. Dobranoc. Drodzy Państwo, obiad, czyli gnocchi, burrata i sos pomidorowo-truflowy. Ja cię kręcę. Ja wiem, że to teraz nie wygląda, ale zaraz będzie wyglądać. Dzień dobry, drodzy Państwo. Przyjechaliśmy na miejsce. Czekamy chwileczkę na rozładunek, bo pewnie aut się tutaj naplęgło za dużo. No, ale jesteśmy, rozładują raczej, bo skoro nie powiedzieli, że Morgan, czyli już jest dobry znak, no, to zrzucimy tą wielką jakże sztabę aluminium. W ogóle to jest dużo innych, mniejszych sztabek aluminium. Tu są puszki amelinowe. No, także czekamy, zrzucimy i zobaczymy, co później. Patrzcie, jakie fajne kolorowe puszki poskładane tak ładnie. Jakiś recykling to jest? Tak. Ale jak to fajnie wygląda. Dobra, jesteśmy rozładowani. Była sztabka, ale amelinium nie ma. Ani zamiata, bo pełno takich drobnych opiłków aluminiowych zostało. Trzeba było w ogóle uważać, bo jakbyśmy właśnie się ładowali, to wiatru trochę wiało. Co się człowiek ręką oparł tak naprawdę o tą sztabkę, to cały rękawiczki na tych opiłkach, żeby do oka nic nie wpadło. No, nie wiem, że zamiecie, rozładowani jesteśmy i w sumie nie wiemy chyba. Póki co. Tak trochę nie wpinili, bo mamy czwartek. Gdzieś jakiś daleki kurs odpada, w sensie z piątkowym rozładunkiem, ewentualnie poniedziałkowym, bo mamy godzinę 15. O, właśnie chyba SMS przyszedł. Tak więc zobaczymy, co to, jak to, gdzie to, na co, po co.
A, do Baunatalu jedziemy, czyli... Dobra. Czyli co? VW. Czyli co? VW.